Was kochani w kolejnym Rhythm Vlogu, już czwarty. Zostało nam ostatnie półtora tygodnia. Ja mam przeczytanych ponad 1300 stron, o ile się nie mylę, więc nie jest to zły wynik, ale myślałam, że będzie troszeczkę lepiej. Obecnie obecnie czytam Światło między oceanami. Na razie mogę Wam powiedzieć, że jest bardzo dobra opowieść. Idę się wykąpać i idę dalej czytać. Jutro będzie się dość sporo działo, ponieważ jadę do miasta, muszę porobić zakupy i będą to również zakupy dekoracyjne, ponieważ wiecie albo nie wiecie, mam zamiar nagrywać bookmas, czyli codziennie będzie odcinek związany z książkami lub nie, czyli albo będzie to vlog przygotowywujący do świąt jakieś tam moje różne fajne przeżycia lub cover. Więc to wszystko ja chciałabym tak połączyć, żeby fajnie, ciekawie to wyszło, żeby nie były tylko tagi i żeby nie było tylko vlogów, tylko żeby to wszystko jakoś tak przeplatane było i żeby fajnie wyszło. I tak. I chyba na razie tyle. Więc mam przeczytane ponad 1300 stron. Mam nadzieję, że jutro jak się do Was odezwę, to będzie już ponad 400. Więc trzymajcie się, życzę Wam miłego wieczoru i do jutra. Witam Was kochani w kolejnym dniu reading vlogu. Ja właśnie pozałatwiałam biurowe sprawy, ale i tak jeszcze muszę iść do jednej placówki i w ogóle odechciewa mi się, no ale jak mus to mus. Później jadę na zakupy dekoracyjne, żeby na bookmasach było ładne tło i w ogóle żeby tak świątecznie. No i co? Przeczytałam mało, bo jakoś taka zmęczona byłam, zmogło mnie, poszłam spać, no ale coś tam przeczytałam, no i co? No i jadę, odezwę się do Was już później, pewnie już w domu, pokażę Wam co tam sobie kupiłam, więc pa. Nie wiem jak Wy, ale ja uwielbiam croissanty, no, są po prostu kozackie, niam 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 niam. Wróciłam Wam jeszcze u babci, więc jest godzina już w pół do 19, ale pokażę Wam co kupiłam. 99% zakupów zrobiłam w Pepco, ponieważ tam były fajne te różne dekoracje i były tanie. Więc ogólnie nie pokażę Wam jak dekoruję, ponieważ będzie to oddzielny odcinek z dekorowania mojego pokoju, ale pokażę Wam tylko co kupiłam, więc mam nadzieję, że będziecie zaciekawieni jak zareanżuję, nie wiem czy tak się mówi, ale jakie zrobię z tego co? Ozdoby. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania dalej, a ja Wam pokazuję rzeczy. No więc jak widzicie Pepco i w środku mamy tak. Mamy taką małą choineczkę. Kosztowała 10 zł, więc stwierdziłam, że no opłaca się, więc ją wzięłam. Fajnie będzie wyglądać na pewno. Do tej choineczki wzięłam takie drewniane, one są. Bo nie chciałam takich zwykłych bombek, bo no, takie zwykłe. A ja wzięłam takie drewniane. Tutaj mam konie na biegunach i jeszcze mam aniołki. Do tego mam lampeczki, takie fajne, takie perełki, więc też będzie fajnie to wyglądać na pewno. Do tego zakupiłam dwa komplety takich lampek w serduszka białe. Fajnie też mi się wydaje, że będzie wyglądać, ale to już nie na choineczkę. Do tego kupiłam taką lampeczkę. Też na pewno będzie ładnie wyglądać, jeszcze jak będzie zapalona. Taka mała, skromna, ale właśnie o taką mi chodziło. I do tego kupiłam taki fajny napis. O. Taki fajny napis Xmas. On jest też drewniany, tu troszeczkę pozłacany. Więc bardzo mi się podobał i stwierdziłam, że wzięłam. A to kupiłam w Kiku za 13 zł chyba, więc też nie jakieś kolosalne pieniądze. I na razie kupiłam tylko tyle rzeczy, ponieważ te rzeczy będą na tło do filmiku. Na razie kupiłam tylko tyle rzeczy. Ale głównie zakupiłam je po to, żeby były na tło, ponieważ chciałabym w
teraz jeszcze w listopadzie trochę ponagrywać filmików, ponieważ zdajecie chyba sobie sprawę, że codzienne udostępnianie filmików, zwłaszcza, że to nie są vlogi, tylko filmiki, które potrzebują jakiejś dobrej jakości, ładnego tła, też muszę wiedzieć, co mówię, w ogóle wymyślenie tych odcinków, chociaż już mam cały spis na pierwsze 15 dni, co będzie, po czym, w jakich dniach, więc mam nadzieję, że będę się tego trzymała. A poza tym, jak na przykład będzie cover, to też ja muszę go wcześniej, dużo wcześniej nagrać, później muszę go obrobić, później nagrać do niego obraz, taki teledysk, więc chyba mnie rozumiecie, że to jest naprawdę bardzo dużo pracy i chciałabym właśnie się teraz tym zająć. Zostało mi 1,5 tygodnia do zaczęcia bookmasów, więc chciałabym naprawdę się postarać dla Was przede wszystkim, ale też dla mnie, żebym ja miała tą satysfakcję z tego, że udało mi się, ponieważ codziennie udostępnianie filmików przez cały miesiąc, przez 24 dni, to jest naprawdę bardzo dużo. Zwłaszcza, że na pewno po tym 24 jeszcze będzie vlog z całych moich świąt. Na pewno przed nowym rokiem będą jakieś podsumowania. Chcę nagrać bookshelf tour, więc naprawdę, naprawdę jest tego sporo. Więc biorę się już do roboty, żeby na pewno wszystko już było. Dzisiaj nie przeczytałam jeszcze nic i nie wiem, czy cokolwiek przeczytam, ponieważ chcę skupić się na zrobieniu tła, a wiem, że troszeczkę mi to zajmie. Niestety nie pokażę Wam, jak to tło wyszło, bo będzie oddzielny filmik właśnie na temat dekorowania mojego pokoju i tam właśnie znajdzie się piękne tło, które mam zamiar zrobić. Dobrze, kochani, ja już kończę dzisiaj. Na razie nie przeczytałam nic, ale robiłam tło i robiłam cały plan bookmasu, kiedy, jakiego dnia, co. I w ogóle wymyślałam jeszcze różne pytania do tagów jakieś tam. Więc dzisiaj... Sniki, co miauczy? Co chce? Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Ja już idę się myć, idę leżeć i pewnie jeszcze coś poczytam, odezwę się do Was już jutro. Przepraszam Was, że wyglądam jak wyglądam, ale obudziłam się rano i miałam tutaj tak nabrzmiałe węzły chłonne. Wydaje mi się, że to są węzły chłonne. Oby to nie były żadne migdałki ani na anginę, żeby mi się nie zbierało, bo ja miałam już kilka razy w życiu anginę i naprawdę najgorszemu wrogowi nie życzę jej. I dzisiaj mam ochotę sobie tak posiedzieć i poczytać, więc dzisiaj Światło między oceanami. Dzisiaj jest godzina 15 po 17, więc mam ładnych parę godzin, aby to poczytać. A książka jest bardzo ciekawa, więc nie będę miała problemu z tym, że będzie mi się nudziła albo nie będę już miała werwy do czytania. Więc tak, na razie mam przeczytanych stron około 1400, jakoś tak. No ale dzisiaj te 200 plus te 250 i zabieram się za kolejną książkę. Został nam tydzień i jeden dzień, 8 dni zostało nam reading vlogu, więc chcę ten tydzień jak najlepiej wykorzystać na czytanie, poświęcić się cała czytaniu. I tak, Boże, ale mi boli to gardło, masakracja. Oh. Dobra, trzymajcie się. Witam Was, kochani, następnego dnia. Jest o 15:08 rano. Ja straciłam trochę głos, ale nie ma się co poddawać. Wczoraj tak mnie zmogło, że usnęłam po prostu. Ale i tak wczoraj przeczytałam ponad 300 stron, więc jest dobrze. I dzisiaj zabieram się za nową książkę, a będzie to książka Paula Coelho, Demon i Pani Prim. Na pewno mogę Wam zdradzić, że na bookmasach będzie jeden cały odcinek poświęcony właśnie Paulo Coelho. Trochę przedstawię Wam jego twórczość, bo na razie każdy ciśnie z niego bekę, a wydaje mi się, że osoby, które ciśną z niego bekę, nawet nie czytały jego książek, więc zabawnie. Dobra, to ja teraz uciekam i odezwę się do Was już, jak wrócę.
osoba, która nie przeczytała tej książki, niech żałuje. To jest jedna z lepszych książek, którą przeczytałam w swoim życiu. Jest to piękna, niesamowita opowieść o miłości do dziecka, o miłości do swojego ukochanego, ukochanej, o tym, że miłość potrafi wszystko zwyciężyć. Naprawdę ta książka jest po prostu genialna. Oczywiście pod koniec się popłakałam. No, nie wiem nawet co wam powiedzieć, bo ta książka jest po prostu wspaniała i polecam wam ją bardzo, bardzo serdecznie. Cieszę się, że najpierw przeczytałam książkę, bo filmu jeszcze nie oglądałam, bo wszystko to mogłam sobie tak wyobrazić, mogłam ułożyć swoje postacie, swoich bohaterów tej książki, wyobrazić sobie ich. Nie wiem, czy brać się za kolejną dzisiaj, może dzisiaj sobie odpuszczę, bo pewnie czytając drugą cały czas będę miała w głowie tę książkę, może sobie pooglądam Booktube'a, jeszcze przygotuję się do bookmasów, bo przygotowania idą pełną parą i jak na razie jestem z siebie zadowolona. Mam nadzieję, że wszystkie moje plany, które chcę zrealizować, się spełnią. A ja się z wami na dzisiaj już żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję wam za oglądanie. Zostawię ci łapki w górę. Powiem wam, że mózg mam kompletnie rozwalony przez tą książkę. Genialna. Genialna to jest ta książka. Daję jej 10 na 10, naprawdę. No. A ja idę sobie przepłukać gardło, bo nadal boli. Trzymajcie się, do jutra. Witam was, kochani, w sobotę. Ja teraz się szykuję i jadę na zakupy. W sumie na razie to tyle. Aktualnie mam przeczytanych prawie 1500, 1600, już nie pamiętam, ale coś koło tego. Więc tak, ja teraz jadę na zakupy, później posprzątam. Wczoraj przyjeżdża Mateusz do mnie, więc może coś poćwiczymy, pogramy, pośpiewamy. Jak coś, to będę was informowała na bieżąco, a ja teraz już lecę, więc... Witam was, kochani, w niedzielę. Jest już bardzo późno, ponieważ jest już godzina po 23:00. Ja dzisiaj byłam na obiedzie u Mateusza. I tak spędziliśmy sobie jeszcze troszeczkę czasu razem, więc dzisiaj nie za dużo poczytałam, ale myślę, że jutro skończę już książkę Coela, bo tam niedużo mi zostało. To już przedostatni reading vlog. Mam nadzieję, że ta seria wam się spodobała. Na pewno w przyszłym roku będę to kontynuowała. Nie wiem jeszcze kiedy, jakiego miesiąca. To wszystko zależy od tego, ile będę miała czasu na czytanie. Tym, szczerze powiedziawszy, zaczynając tego reading vloga w listopadzie, miałam nadzieję, że będę miała więcej czasu na czytanie i tych stron, i tych książek przeczytam dużo, dużo więcej. No ale wyszło jak wyszło. A ja was zachęcam do tego, abyście oglądali Bookmas, ponieważ od 1 grudnia do 24 grudnia codziennie będą pojawiały się filmiki na moim kanale. Psychicznie się do tego szykuję, nastawiam, kupuję różne rzeczy, żebym miała wszystko naszykowane, żeby mi niczego nie zabrakło, żeby te filmiki naprawdę codziennie się pojawiały. To jest taki mój, to jest takie moje wyzwanie dla samej siebie, żeby nauczyć się takiej systematyczności. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, życzę wam miłego dnia, wieczora, poranka, nocy. Nieważne. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Pa!